Przyjaciele, od wielu lat głoszę Ewangelię i mam takie spostrzeżenia. Młodzi ludzie są przekonani, mnie to nie dotyczy. Mam całe życie przed sobą. To, co to za dziwny happening dzisiaj tutaj pod kolumną Zygmunta. Ale później mijają kolejne lata, ja widzę kolejne pokolenia. Tak zwany kryzys wieku średniego. Ludzie orientują się, że ich życie jest jedną wielką marnością i gonitwą za wiatrem. Zaczynają szukać. Jedni kupują sobie Harleje, inni kupują ścigacze. Chcą oszukać życie. Myślą, że jak bardziej odkręcą gaz, to będą bezpieczni. Będą szczęśliwi, zostaną zaakceptowani. Już wiedzą. To właśnie o nich. To właśnie o nich. Brawo. Brawo dla wszystkich fanów z niskim poczuciem własnej wartości. To brawo. Właśnie o nich. Woo! To ten wiek. Zobacz. Brawo, brawo. Tak jest, tak trzymać. Długość. Brawo. Wow! Dajesz! 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 Koniec! I te już? Brakło gazu? Brakło? I te wielkie marzenie, żeby ptaszek był wielkości rury wydechowej. Ja to znam! Przyjaciele, tak to wygląda. Tej pustki nie da się prześcignąć. Nie! Nie wystarczy 260! Nie wystarczy 320! I tak on wróci do domu. Amen. I dalej będzie się bał. Inni mają podobnie. Jeden się nachla. Drugi będzie budował swoją wartość w tym, ile książek przeczytał. Ale każdy z was wie, że dochodzicie do tego miejsca, że nie wiecie, co będzie jutro. I zadajecie sobie to pytanie. Kurczę, o co chodzi w tym życiu? O co chodzi? Przeżyłem 30-40 lat, pracuję, coś zarabiam, coś tam wydam, ale nadal nie wiem, o co chodzi. Gdzieś pojadę, coś zobaczę, czegoś dotknę, coś sobie kupię, ale nadal wieczorem nie wiem, co będzie jutro. Ja tak żyłem. Żyłem w ten sposób. Ścigałem się w tym wyścigu. Wiele razy to mówię. Nazywam się Michał Korgol. Byłem klasycznym wytworem tego systemu. Ucz się, bo nauka to potęgi klucz. Skończyłem z wyróżnieniem tam, kawałek dalej. Studia prawnicze na UW. Chodziłem dumny, mówię, teraz świat jest pod moimi stopami. Teraz zrobię karierę. Mijały godziny, mijały dni, mijały tygodnie. Tak, moje konto rosło, ale poczucie wartości nie. Bezpieczeństwa też nie. Co z tego, że byłem współwłaścicielem dużej kancelarii w tym mieście? Co z tego, jak wracałem do domu, otwierałem drogie wino, tak jak oni odpalają drogie motory, żeby budować swoją wartość. Nalewałem sobie lampeczkę tego wina i mówiłem, czy naprawdę tak ma być? Może zajmę się jakimś nurkowaniem? Może poskakam ze spadochronu sobie? Coś sobie znajdę, jakieś hobby? Przecież to nie może być tak. Szarość tego życia. Okej, spojrzałem na konto, całkiem dobrze. Dowartościowałem się. Ale przyszedł następny dzień. I następny dzień. I dalej szukałem. I dalej nie wiedziałem, o co chodzi. Przeglądałem się w opiniach ludzkich. Udawałem, że to nie ma znaczenia. Ale chciałem, żeby mówili, Michał, osiągnąłeś sukces. Osiągnąłeś sukces. Ale wiecie co? Wewnątrz siebie wiedziałem, że udaję każdego dnia. Wewnątrz siebie wiedziałem, że jak odsłonię swoje prawdziwe oblicze, to bałem się tego, że ten świat mnie wypluje, bo trzeba udawać twardziela, trzeba udawać, a ja się nie czułem wcale pewnym. Nie znalazłem tego w pieniądzach, nie znalazłem tego w pozycji. I usłyszałem tak jak wy dzisiaj, te banalne, banalne słowa Ewangelii, że Michał, nie ma znaczenia, ile masz kasy, nie ma znaczenia, jaki dom zbudowałeś, nie ma znaczenia, gdzie byłeś. Nie ma znaczenia, ile wiedzy przyjąłeś. Znaczenie ma tylko to,
że Jezus umarł za ciebie. Wydawało mi się to dziwne. O co chodzi? Dziwne. XXI wiek. Uwielbiałem oglądać mądre programy, budować się wiedzą ekonomiczną, gospodarczą, społeczną, wyjaśniać prawidła tego świata. Tylko kurczę, one nie powodowały we mnie prawdziwego poczucia bezpieczeństwa. Moja głowa puchła, ale nadal wieczorem bałem się, co będzie jutro. Co się wydarzy? Jak się rozwinie ten kryzys? Co zrobi Putin? Co zrobi Łukaszenka? Jaka będzie inflacja? Co się stanie z moim biznesem? Wasze głowy są tym zaprzątnięte teraz. Są, ale mówisz sobie, przyjdę, odstresuję się, wypiję parę piwek, ale jutro wrócisz do tych samych wymiocin, do tego samego. I kiedy ja usłyszałem te słowa, które na początku były niedorzeczne, dla mojej intelektualnej głowy, to moja głowa była blokadą. Bóg nie mógł się przebić do mnie, bo moja mądra głowa ustanowiła tamę. Byłem za mądry, za wiele wiedziałem. Ale postanowiłem, że to sprawdzę. Postanowiłem do Niego wołać. Jezusie, jeśli Ty żyjesz, jeśli Ty jesteś osobą, jeśli nie jesteś wymysłem moherowych beretów, jak również gangusów, jeśli jesteś Bogiem wszystkich ludzi, daj mi się poznać. I wiecie co? Zacząłem otrzymywać odpowiedzi na najskrytsze pytania. Na te pytania, które spychałem, których nigdy nie zadawałem. Zacząłem dostawać odpowiedzi. I któregoś dnia pękło moje ego, które siedziało na tronie. Cały czas chodziło wcześniej o mnie. Moja kariera, moje życie, moje pieniądze. Ja, mi, moje, dla mnie. Ale któregoś dnia wszedłem do łazienki mojego pięknego domu. Usiadłem na sedesie. Zamknąłem drzwi i zacząłem płakać. Płakać. Już nie byłem cwaniakiem. Już nie miałem wielkiej głowy. Płakałem jak dziecko. Jak bezbronne dziecko. Powiedziałem, Jezusie, ja wierzę, że to Ty. Ja wierzę, że umarłeś za mnie. Wierzę, że Ty wziąłeś winę i karę, która mi była należna. Wierzę, że zmartwychwstałeś, pokonałeś śmierć. Płakałem, trzymałem głowę w rękach i mówiłem, przyjdź i mnie uratuj. Uratuj mnie. Tego dnia narodziłem się na nowo, na sedesie. Na sedesie, ze spuszczonymi gaciami. Bóg jest niereligijny. Jego nie obchodzi forma. Nie obchodzi Go dzisiaj, czy założyłeś piękny garnitur i poszedłeś na mszę. Chodzi Mu o Twoje serce. Kim On dla Ciebie jest? Czy na Nim budujesz Twoje życie? Czy Go znasz? Ja wcześniej byłem takim cwaniakiem, wiecie, jak większość ludzi. W ogóle mnie Bóg nie obchodził. Ale jak poprawność polityczna nakazywała czasami powiedzieć, że tak, jestem wierzący, to mówiłem, oczywiście, jestem wierzący. Dlaczego? Bo myślałem, że coś na tym ugram u ludzi, żeby się przypodobać, jedna z wielu masek. Ale tamtego dnia wołałem do Niego z serca. Umarła moja stara natura. Czy słyszałeś o tym? Czy słyszałaś o tym, że człowiek tu na ziemi ma się narodzić na nowo? To nie jest dla wybranych. Jeśli zastanawiałeś się, czy zastanawiałaś nad sensem swojego życia, po co się urodziłeś, czy urodziłaś w ciele, to ja Ci odpowiem. Urodziłeś się po to, aby odpowiedzieć na to wołanie i narodzić się na nowo. To jest cel Twojego życia. To jest brama do wieczności. To, że zdetronizujesz swoje ego, bezsens tego życia, gonisz za wiatrem, w lewo, w prawo, tu pojadę, tam zrobię. Wiesz, że to nie działa. Ty wiesz, że to nie działa. Ty wiesz. I nieważne, co osiągnąłeś w swoim życiu, jak ono do tej pory wyglądało. Wiecie, bo 2000 lat temu, jak Jezus stawał w takich miejscach i głosił ludziom Ewangelię, mówił, upamiętajcie się i pójdźcie za mną,
to ludzie też dzielili na tych religijnych i na tych niereligijnych. I ci religijni mówili, my mamy patent na Boga. Ja mam wszystkie sakramenty. Ja mam to, ja mam tamto. Ale jeden poważany człowiek przez wszystkich w Izraelu, członek ich sądu Sanhedrynu, przyszedł do Jezusa. Skradł się, żeby nikt inny z jego kompanów tego nie widział, bo się wstydził. I zapytał, nauczycielu, o co chodzi? Wytłumacz mi. On też nie wiedział. Żył religijnym życiem i nie wiedział, o co chodzi, bo nie doświadczał Boga, a widział, że ten nauczyciel, prosty cieśla z wykształcenia, ma potężne przejawy mocy i życia. I przyszedł do niego, ukorzył się, mówi, o co chodzi? Wytłumacz mi. A Jezus stanął i powiedział, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. On dalej nie czaił, o co chodzi. Jak? Ten człowiek miał w tym czasie 67 lat. Ale Jezus mówi, nie rozumiesz. Co się narodziło z ciała jest ciałem. Musisz uwierzyć we mnie. Czy wierzysz w to, że Jezus umarł za twoje grzechy? Czy wierzysz w to, że wina, która jest była należna tobie, spadła na Niego na krzyżu Golgoty? Czy wierzysz w to, że On zmartwychwstał w ciele? To nie bajka, to nie baśnie Andersena. To człowiek, który pokonał śmierć, umarł i ożył. Umarł i ożył. Czy w to wierzysz? I czy chcesz ożyć? Czy chcesz ożyć? To pytanie sobie zadaj. Nie ma znaczenia. Ludzie podchodzą, mówią, ja jestem ochrzczony, ja mam tamto. Wiesz, dlaczego mi się tłumaczysz? Bo nie masz pewności zbawienia, bo się boisz i wiedzą próbujesz coś wytłumaczyć. Skąd to wiem? Bo też tak robiłem. Też tak żyłem. Kto z was, przyjaciele, chce pojednać się dzisiaj z Bogiem? Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Nie w religii, nie w obrządkach, nie w sakramentach. W Chrystusie. W Chrystusie. Kto z was? Jeśli jesteś tą osobą, chodź na środek. Stań w wyłomie. Stań w wyłomie. Wyłam się z tego świata. Wyłam się z tego nurtu bezsensowności. Zrobisz fajne focie. Warszawa, ładne miasto. Za 2 tygodnie pojadę do Krakowa. Wawel też fajny. I co? I nadal pustka. I nadal nie wiem, po co żyję. A włosów siwych coraz więcej. Koniec coraz bliżej. Pamiętaj. Do pojednania z Bogiem nie potrzebujesz żadnego pośrednika. Nie potrzebujesz na pewno papieża, biskupa. To nie te rzeczy. Potrzebujesz uwierzyć w swoim sercu. Po pierwsze, że potrzebujesz Jezusa. Że Go potrzebujesz. Uwierzyć w Jego zastępczą ofiarę i w Jego zmartwychwstanie. To wystarczy. To wystarczy. Pytanie, czy Tobie wystarczy odwagi? To jest pytanie na dzisiaj dla Ciebie. Amen.